Na podstawie prawdziwej historii, chirurg myli życzliwość swojej pacjentki z romantycznym połączeniem i rozwija niezdrową obsesję. Podczas wyjazdu na narty Sara jedzie wyciągiem z narzeczonym Danzanem. Później instruktorka Macy wita mężczyznę, co skłania jego dziewczynę do pytania, skąd się znają. Duncan mówi, że poznał kobietę w barze wcześniej, podczas gdy Sara spała. Po tym, jak Macy odchodzi, Duncan zauważa ponurą minę swojej dziewczyny i przypomina jej, że poprosił ją o rękę, co powinno być wystarczającym dowodem, że jest jedyną kobietą dla niego. Sekundy później instruktorka woła mężczyznę, więc mówi Sara, aby zjechała na nartach przed nim, bo spotka ją na dole stoku. Jednak gdy zaczyna zjazd, widzi, jak Duncan chwyta Macy za tyłek, a to chwilowe rozproszenie sprawia, że traci równowagę. Sara upada, raniąc nogę, i traci przytomność. Na sali operacyjnej w szpitalu dr Gary Vincent mówi, że może uratować nogę kobiety, mimo że jego kolega sugeruje, że amputacja może być najlepszym rozwiązaniem. Nagle pacjentka przestaje oddychać, a chirurg teoretyzuje, że fragment kości musiał przeciąć tętnicę. W momencie, gdy inny lekarz ma defibrylator, Gary udaje się zaciśnięcia uszkodzonego naczynia krwionośnego, a jej tętno się stabilizuje. Po zabiegu pielęgniarka Paige chwali chirurga za dobrze wykonaną pracę. Godziny później Gary odwiedza śpiącą Sarę w jej pokoju, aby sprawdzić, jak się czuje po operacji. Następnie pyta pielęgniarkę Ferę o szczegóły dotyczące pacjentki i dowiaduje się, że już skontaktowali się z jej rodziną, ale nie udało im się znaleźć jej narzeczonego. Następnego dnia pielęgniarka przynosi magazyny dla Sara do poczytania i pyta, jak się czuje. Kobieta mówi, że nadal odczuwa silny ból i zastanawia się, czy jej lekarz zgodzi się zwiększyć dawkę leku przeciwbólowego. Sekundy później Gary przychodzi, a Ferę przekazuje obawy pacjentki, więc zwiększa jej dawkę do 80 mg. Następnie chirurg mówi, że będzie potrzebowała kilku dni odpoczynku w łóżku przed rozpoczęciem fizjoterapii. Zanim wyjdzie, mówi, że przyjdzie znowu jutro i lekko dotyka ręki Sara. Ferę dzieli się, że Gary jest skromnym człowiekiem, ponieważ zdobył każdą nagrodę medyczną i opanował niemal każdą procedurę. Po odejściu pielęgniarki, współlokatorka Sara, Rosie, odsłania zasłonę między ich łóżkami i wspomina, jak przystojny jest ich chirurg. Zaskoczona kobieta mówi, że nigdy nie patrzyła na lekarza w ten sposób. Następnie Rosie dzieli się, że jest tam na zaplanowaną operację podwójnego bypassu. Dni później Gary wchodzi do pokoju i patrzy, jak Sara śpi. Nagle współlokatorka odsłania zasłonę i pyta, jak się ma. Chirurg mówi, że czekają na kilka wyników badań i że przeprowadzą zabieg za kilka dni. Chwilę później budzi Sara i przeprowadza test odruchu podeszwowego, aby sprawdzić, czy ma uszkodzenia nerwów w dotkniętej nodze. Zanim wyjdzie, lekarz mówi, że myśli, że jest gotowa, aby dziś rozpocząć fizjoterapię i że wpadnie później, aby zobaczyć, jak poszła pierwsza sesja. Godziny później Sara spotyka JK, fizjoterapeutę, a on zapewnia ją, że w przyszłym roku znów będzie na stoku. Następnie podnosi ją z wózka inwalidzkiego i kładzie na podłodze, aby mogli wykonać rozciąganie. Pomimo silnego bólu, pacjentka przetrzymuje go dzięki zachęcającym słowom mężczyzny. Po sesji kobieta mówi, że nie wie, czy będzie mogła to zrobić ponownie jutro. Fizjoterapeuta mówi jej, aby miała na uwadze konkretny cel i pyta, jakie jest to jedno miejsce na świecie, w którym zawsze chciała jeździć na nartach. Pacjentka pesymistycznie mówi, że nigdy nie chce znów jeździć na nartach po tym, co przeszła. Jednak Jake zauważa, że wydaje się osobą, która nigdy się nie poddaje, więc ujawnia, że zawsze chciała jeździć na nartach w szwajcarskich Alpach. Później, wściekły chirurg widzi, jak fizjoterapeuta wozi radosną Sarę z powrotem do jej pokoju. W środku kobieta sprawdza szufladę obok swojego łóżka i odkrywa, że brakuje jej szczotki do włosów. Jake oferuje, że przyniesie jej inną, jeśli chce, ale ona mówi, że jest w porządku i dziękuję mu za dzisiaj. Po odejściu fizjoterapeuty Gary wchodzi do pokoju i pyta pacjentkę, jak poszła sesja. Następnie mówi, że będzie potrzebował nowych zdjęć rentgenowskich jej nogi, aby sprawdzić, jak się goi. Zanim wyjdzie, kobieta dziękuje lekarzowi, a on mówi jej, aby od teraz nazywała go po imieniu. Podczas następnej sesji Sara zauważa kamerę bezpieczeństwa Jake'a na suficie. Chwilę później Gary wpada i mówi, że jest tam, aby obserwować i upewnić się, że on i Jake są w zgodzie co do leczenia. Gdy kobieta widzi, jak lekarz wyciąga swój telefon, mówi, że sprawdza swoje e-maile. Jednak nie wiedząc o tym, mężczyzna robi kilka zdjęć. Później Sara mówi Rosie, co się wydarzyło i jak uważała, że to dziwne, że był tam tylko po to, aby obserwować jej trening. Współlokatorka zapewnia ją, że to prawdopodobnie tylko chirurg monitorujący jej postępy, ale zauważa, że nigdy wcześniej to się jej nie zdarzyło. Następnie kobieta używa kul, aby wyjść z pokoju, aby znaleźć książkę do przeczytania. Gdy utyka korytarzem, Gary robi kolejne zdjęcie nieświadomej pacjentki. Godziny później Sara pyta, jak długo będzie musiała zostać w szpitalu. Chirurg mówi, że nie powinni spieszyć się z jej powrotem, ponieważ nie chcą ryzykować, że znów się przewróci w domu. Podczas swojej następnej sesji z JKM pacjentka udaje się zrobić kilka kroków samodzielnie. W swoim podekscytowaniu traci równowagę, ale mężczyzna łapie ją w ramiona w ostatniej chwili. Nagle dzielą się pocałunkiem, ale szybko się od siebie oddalają, gdy zdają sobie sprawę, że jest to niewłaściwe biorąc pod uwagę charakter ich relacji.
jednak przyznają, że mają wzajemne uczucia do siebie i zgadzają się, że rozważą randkowanie, gdy zostanie wypisana ze szpitala. W dniu, gdy w końcu opuszcza szpital, Sara mówi Rosie, że pocałowała fizjoterapeutę. Tymczasem Gary podsłuchuje rozmowę przy drzwiach i zakłada, że pacjentka mówi o swoich romantycznych uczuciach do niego. Chwilę później Jake przyjeżdża, aby wwieźć Sara z pokoju, a ona dziękuje pielęgniarkom za wszystko, co dla niej zrobiły. W końcu chirurg wraca z kwiatami w warzonie, sugerując, że zamierzał wyznać jej swoje prawdziwe uczucia. Jednak widzi fizjoterapeutę, który wozi pacjentkę w stronę windy i w gniewie rzuca warzon na stół. Następnie lekarz idzie do swojego biura, przegląda wydrukowane zdjęcia kobiety w teczce, a potem wyciąga jej szczotkę do włosów, ujawniając, że to on ją wziął. Kilka dni później Gary rozmawia z Sara przed jej sesją fizjoterapii. Informuje ją, że Jake ma historię angażowania się w relacje z pielęgniarkami i pacjentami w szpitalu, a jedna z nich nawet złożyła pozew. Następnie pyta, czy terapeuta robił jej niechciane zaloty. Gdy odpowiada, że nie, lekarz radzi jej, aby natychmiast informowała go, jeśli coś takiego się wydarzy w przyszłości. Podczas sesji Sara pyta Jake'a, czy chciałby przyjść dziś wieczorem, aby w końcu porozmawiać o ich relacji. On mówi, że ma mecz basketballowy, ale obiecuje, że mogą to zrobić jutro. Kilka dni później Gary przerywa sesję terapeutyczną pacjentki, aby poprosić Jake'a o jej akta. Gdy mężczyzna mówi, że będzie musiał zrobić kopię, chirurg irytująco mówi mu, żeby poczekał. Następnie siada obok wózka inwalidzkiego Sara i potajemnie wkłada pojemnik z lekiem do jej torby. Nagle pojawia się Rosie, więc winny chirurg mówi, że tylko szukał swojej torby, a potem natychmiast odchodzi. Następnego dnia kobieta pyta Jake'a o jego historię randkową w szpitalu, więc przyznaje, że spotykał się z pielęgniarką przez miesiąc dwa lata temu. Kiedy wspomina, że kobieta pozwała szpital, on wyjaśnia, że stało się to, ponieważ doznała kontuzji na sali operacyjnej, zanim zaczęli się spotykać. Pacjentka mówi, że jest ostrożna, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w jej ostatniej relacji, więc mężczyzna zapewnia ją, że nie ma nic do ukrycia. Kilka dni później Gary skrada się do ogrodu Sara. Wewnątrz domu Jake zauważa, ile stresu kobieta przeżywa w pracy, więc proponuje, aby wyjechali na weekend do jego domku. Jednak ona ma wizytę u lekarza w poniedziałek, więc dzwoni do niego, aby przełożyć wizytę. Na zewnątrz Gary odbiera telefon, a gdy dowiaduje się, że planuje wyjazd na kemping, zdecydowanie twierdzi, że nie powinna tego robić, bo może ponownie uszkodzić nogę. W swoim wściekłym wybuchu przypadkowo upuszcza telefon, a kobieta słyszy cichy dźwięk na zewnątrz. Po rozmowie relacjonuje, co się wydarzyło Jake'owi, który uważa, że to nierozsądne, aby chirurg zabraniał jej korzystania z aktywności na świeżym powietrzu. Następnie odchodzi, aby przygotować dla niej niespodziankę. Później wraca z namiotem i mówi, że nadal mogą pójść na kemping w jej ogrodzie, co ją bardzo cieszy. Podczas następnej wizyty Gary mówi Sara, że widział jej najnowsze zdjęcia rentgenowskie i nie goi się tak, jakby chciał. Myśli, że potrzebuje nowego fizjoterapeuty, dodając, że Jake może stosować nieprzetestowane metody, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Później Rosie pyta lekarza, czy znalazł swoją zaginioną torbę, a on odpowiada, że tak, zirytowany ciekawskim zachowaniem pacjentki. Sara przychodzi, ponieważ obiecała, że będzie tam, aby ją wspierać. Blondynka wspomina, że dziwne, że ich chirurg zawsze wydaje się pojawiać tam, gdzie ona jest. Jednak zanim mogą kontynuować rozmowę, przychodzi Ferre, aby zabrać Rosie na salę operacyjną. Gdy oszołomiona pacjentka leży na stole, Gary pochyla się blisko i mówi, że szkoda, że nie mogła trzymać języka za zębami. Następnie zakłada jej maskę na nos i usta, zmuszając ją do wdychania gazu anestetycznego. W międzyczasie Sara widzi, jak lekarze i pielęgniarki pilnie spiesza w kierunku sytuacji awaryjnej, co ją niepokoi, bo obawia się, że może to dotyczyć jej przyjaciółki. Później Jake pociesza kobietę z powodu przedwczesnej śmierci Rosie. Kiedy mężczyzna zauważa, ile leków przeciwbólowych ostatnio zażywa, ona mruczy, że to jego wina. Zdezorientowany pyta, o co jej chodzi, więc wspomina, jak chirurg powiedział jej, że pogarsza kontuzję. Uważa to za niedorzeczne, ale kobieta sądzi, że może to być najlepsze dla ich relacji, jeśli od teraz pójdzie do innego terapeuty. Zraniony Jake mówi swojej dziewczynie, aby znalazła innego lekarza na drugą opinię, ponieważ Gary przekroczył swoje uprawnienia i wtrącił się w jej życie osobiste. Sara odpowiada, że on nie jest osobą, która powinna mówić o osobistych sprawach z pacjentami, ale od razu żałuje, że to powiedziała. Oburzony mężczyzna mówi, że odchodzi, bo musi znaleźć nowego fizjoterapeutę. W sypialni Sara bierze swoje leki i wkrótce zasypia. W międzyczasie Gary wkrada się do domu i przeszukuje jej szufladę z bielizną. Następnie podchodzi do śpiącej pacjentki, dotyka blizny na jej nodze i zbliża swoją twarz do jej. Gdy wychodzi z pokoju, Sara budzi się po usłyszeniu powiadomienia o wiadomości tekstowej na swoim telefonie. Widzi kogoś poruszającego się na korytarzu i myśli, że to jej chłopak. Na dole Gary wyjmuje tabletki z pojemnika z lekiem, który umieścił w torbie kobiety, a jedna z nich spada na podłogę. Kilka dni później Jake przychodzi do domu, aby porozmawiać o ich relacji. Przy stole jadalnym Sara zauważa tabletkę na podłodze i zdaje sobie sprawę, że mimo że ma dwa pojemniki z tym samym rodzajem leku, ich zawartość jest różna.
Więc chłopak doradza jej, żeby już ich nie brała, dopóki nie wyjaśni wszystkiego z lekarzem. Kobieta mówi, że trzyma je w kuchni, aby nie kusiły jej, ale podczas mycia naczyń przyjmuje jedną tabletkę. Następnie pyta, czy wrócił do domu tamtej nocy, bo przysięga, że widziała kogoś, ale on mówi, że poszedł do baru oglądać mecz. Jednak Sara mówi, że to dziwne, bo jest pewna, co widziała, a teraz tabletki z jej pojemnika zniknęły. Jake myśli, że mogła się pomylić, bo ostatnio brała sporo leków, więc przypomina jej, że ciągle odczuwa ból. Gdy wspomina, że Gary dał jej dziś nową receptę, zirytowany chłopak przypomina, że chirurg ma na nią uczucie i dlatego kazał jej znaleźć nowego fizjoterapeutę, by wyeliminować konkurencję. Sara mówi, że lekarz po prostu próbuje jej pomóc, więc mężczyzna podkreśla, że mimo iż chce ona nadal spotykać się z chirurgiem i nowym terapeutą, on nie zrezygnuje z ich związku. Później lekarz śledzi Jake'a, gdy ten opuszcza dom kobiety. W barze Ginger flirtuje z fizjoterapeutą, a wkrótce dołącza do nich inny mężczyzna, Kenny. Para wymienia porozumiewawcze spojrzenia, a gdy ich drużyna strzela gola w oglądanym meczu, kobieta całuje Jake'a w usta. Niezauważony przez mężczyznę, Kenny robi zdjęcie tego pocałunku. Fizjoterapeuta grzecznie odsuwa Ginger i mówi, że jest w związku. Para wychodzi, a Kenny wsiada do samochodu Gary'ego, przekazuje telefon i odbiera zapłatę. W międzyczasie Sara otrzymuje anonimową wiadomość ze zdjęciem jej chłopaka całującego kobietę. Jednocześnie chirurg niszczy telefon i dyskretnie się go pozbywa. Później pacjentka odbiera telefon od lekarza i wyznaje, że miał rację co do Jake'a. On mówi, że ją odbierze, aby porozmawiać o tym. W restauracji Gary pociesza załamaną kobietę i sugeruje, że odpowiedni mężczyzna dla niej może jeszcze gdzieś tam być. Dotyka jej ręki, ale ona szybko ją odsuwa i mówi, że może woli pozostać singielką przez jakiś czas. Tego popołudnia kobieta konfrontuje się z chłopakiem w sprawie zdjęcia, a on wyjaśnia, że kobieta go pocałowała, ale on ją odrzucił. Zapewnia, że nie zdradzał i nie wie, jak ona zdobyła zdjęcie. Z powodu rozstania z Sara, Jake wdziera się do biura Gary'ego i oskarża chirurga o sabotowanie ich związku. Lekarz zaprzecza oskarżeniu i nie przyjmuje zbyt dobrze gruźb fizjoterapeuty, jeśli ten będzie dalej spotykał się z pacjentką. Później Jake rozmawia z Paige o śmierci Rosie, a pielęgniarka mówi, że była uczulona na gaz znieczulający, ponieważ nie było tego na jej karcie. Mężczyzna uważa jednak, że te kluczowe informacje powinny były się tam znaleźć, ponieważ przeszła kilka operacji. Po rozmowie Gary pyta pielęgniarkę, o czym rozmawiała z fizjoterapeutą, a ona mówi, że chciał wiedzieć szczegóły dotyczące śmierci Rosie. Następnie kobieta wspomina, że dziwne, iż przeoczyli jej alergię, co powoduje, że chirurg broni się, mówiąc, że nigdy nie przeoczą takich rzeczy u swoich pacjentów. Tej nocy Jake śledzi Kenny'ego do toalety w barze i domaga się wyjaśnień, dlaczego zrobił zdjęcie. Mężczyzna przyznaje, że lekarz z czarnym samochodem zapłacił mu za to, a terapeuta wnioskuje, że to był Gary. W sali fizjoterapeutycznej Jake zostawia wiadomość na telefonie Sara o tym, jak chirurg go wrobił. Nagle lekarz pojawia się za nim i uderza go talerzem do podnoszenia ciężarów. Następnie mówi mężczyźnie, że Sara nie jest mu pisana, po czym upuszcza sztangę na jego szyję, kończąc jego życie. Wkrótce kobieta otrzymuje druzgocącą wiadomość o śmierci Jake'a. Chwilę później przybywa Gary, aby ją pocieszyć, ponieważ słyszał, co się stało. Z powodu podejrzeń, kobieta wkłada kilka tabletek swoich leków do wina i oferuje je chirurgowi. W międzyczasie mężczyzna wsadza do kieszeni strzykawkę, gdy jej plecy są odwrócone. Kiedy dziękuje mu za obecność, całuje ją w usta, co ją zaskakuje. Nagle zaczyna czuć się słabo, więc siada na stole i prosi go o poduszkę dla nogi. Następnie otwiera jego teczkę i znajduje swoją szczotkę do włosów i wydrukowane zdjęcia. Przerażona, domaga się wyjaśnienia, jak długo ją śledził. On argumentuje, że po prostu wykonuje swoją pracę jako lekarz, ale ona nazywa go szaleńcem. W końcu Gary wyznaje, że kochał ją od samego początku. Kobieta każe mu wyjść, a rozwścieczony mężczyzna mówi, że jest jej winien życie. Pacjentka w końcu zdaje sobie sprawę, że Jake miał rację we wszystkim, ale gdy próbuje uciec, chirurg chwyta ją za ramię i upada na podłogę. Gdy czołga się, Sara zaczyna nagrywać rozmowę na telefonie. Gary mówi, że Jake i Rosie nie zasługiwali na nią, a kobieta dedukuje, że ich zabił. Wyjawia, że nie mógł pozwolić, aby ktokolwiek stanął między nimi, dlatego musiał zakończyć ich życie. Nagle lekarz zaczyna czuć zawroty głowy, a Sara mówi, że dodała lek do wina. Dodaje, że teraz rozumie, dlaczego tabletki nie działały, i to dlatego, że podał jej słabszą dawkę, aby utrzymać ją chorą i zależną od niego. W międzyczasie Gary chwieje się w kierunku swojej teczki po swój długopis z epinefryną, aby uzyskać zastrzyk adrenaliny. Kobieta próbuje uciec przez drzwi wejściowe, więc chirurg podcina jej nogi, a ona upada na ziemię. Mówi, że jest jedynym, który na nią zasługuje, dlatego Jake musiał umrzeć. Gdy mają zastrzyknąć środkiem uspokajającym, Sara kopie go i woła o pomoc. Aby ją obezwładnić, lekarz biegnie do swojego samochodu, potrąca kobietę na ziemię, a następnie wstrzykuje jej środek uspokajający w szyję. Wkrótce karetka zabiera Sara do szpitala, a Gary mówi swojemu zespołowi, że złamała nogę ponownie po upadku ze schodów i mogą musieć ją amputować.
Na sali operacyjnej Paige i inny lekarz wahają się, czy wykonać jego polecenia, ponieważ pacjentka nie wydaje się chcieć poddać zabiegowi. Wtedy Sara chwyta skalpel, przecina linię anestetyczną i przecina dłoń Gary'ego. Paige mówi chirurgowi, żeby trzymał się z dala od kobiety z powodu jego nieracjonalnego zachowania. Sekundy później pacjentka mówi im, że lekarz zabił Jake'a i Rosie, po czym odtwarza nagranie na swoim telefonie. Dodaje, że mogą sprawdzić kamery bezpieczeństwa fizjoterapeuty, ponieważ pokażą im wszystko, co się wydarzyło. Gdy chirurg próbuje zaatakować Sara, ona dźga go w klatkę piersiową ostrzem. W końcu policja zakłada lekarzowi kajdanki i aresztuje go. Rok później Sara wraca na stoki, tak jak Jake powiedział, że będzie mogła, jeśli nie zrezygnuje.